Antoni Toborowicz, samouk, artysta nieprofesjonalny, zajmujący się głównie rzeźbą, a także malarstwem i grafiką, pokazuje m.in. zwierzęta, stworzenia fantastyczne, naturę, głównie kwiaty. Mieszkam wśród zwierząt właściwie. Jest gospodarstwo, kozy, przedtem jeszcze były konie, dużo ptaków na drzewach, koty. Najciekawsze jest rano, jak się dzień budzi, można posłuchać i można trochę coś zrobić z tego. Jest to jakieś tam natchnienie. Rzeźby Antoniego Toborowicza to oś wystawy 7 razy Toborowicz, uzupełniana przez pozostałych członków artystycznej rodziny, której prace wypełniają przestrzeń Ostrowieckiej Galerii. Toborowicze swoją sztukę w tym rodzinnym gronie pokazali wspólnie po raz pierwszy. Ciężko mi było sobie w ogóle wyobrazić zetknięcie różnych osobowości, bo pewne rzeczy wiadomo, że są bardzo spójne, są przekazywane z pokolenia na pokolenie pewne wartości artystyczne, wartości formalne, więc na pewno tego jest dużo, ale też tutaj są trzy pokolenia, więc każdy ma inne spojrzenie na sztukę, żyje w inny sposób, wszyscy żyjemy sztuką, ale inaczej zarabiamy, więc pod tym względem takie miałam troszkę opory, czy da się ten świat pogodzić w jednej sali, prawda? Wydaje mi się, że wyszło bardzo ciekawie. Zdjęcia Magdaleny Toborowicz-Kurandy zostały wykonane pod Krakowem. Artystka na co dzień zajmuje się fotografią chemiczną. Te fotografie opowiadają o powietrzu. O powietrzu, o przestrzeni, o poszukiwaniu przestrzeni, o też takiego poczuciu zagubienia troszkę w tej przestrzeni artysty. Ja jestem osobą, która zawsze jeździła na wieś, kochała przestrzeń, ale wychowywała się w mieście, więc mi tej przestrzeni zawsze było mało, tego powietrza mało, więc dlatego szukałam zimy, żeby mieć to pole, widzenie, żeby po prostu wręcz dosłownie złapać powietrze za pomocą tego ziarna fotograficznego, które się pojawia w przypadku fotografii wykonywanej metodą chemiczną. Fotografie Magdaleny wymagają odpowiednich warunków atmosferycznych, zaś inspiracją dla jej męża, Pawła Kurandy, jest architektura gotycka. Artysta poprzez fantastyczną scenerię i zdewastowaną formę chciał pokazać kondycję dzisiejszego świata. Z każdej strony mamy jakieś takie przygody negatywne. Wiadomo, co się dzieje na świecie, więc jakby to troszkę mówi o tym, że ten świat jest zniszczony, dewastowany. Ale mimo wszystko przez tą monumentalność i jakąś taką duchowość może tych architektury jakby gotyckiej, jest jakaś nadzieja. Rodzina Toborowiczów uwielbia przyglądać się architekturze, co potwierdzają prace Małgorzaty. Architekturą inspirowałam się od zawsze. Każda podróż to jest fotografowanej architektury więcej niż na przykład pejzażu. Ale wydaje mi się, że no, architektura i to, co się dzieje z architekturą. Małgorzata Toborowicz w swoich pracach często wykorzystuje kamień oraz drewno. Deska jest wdzięczna, ponieważ można na niej pracować bardzo długo. Ale oczywiście też był taki podtekst treściowy, polegający na tym, że podobały mi się zawsze i inspirowały mnie deski zniszczone. Pierwszą wystawę, jaką zrobiłam, to była wystawa na deskach, które były znalezione w odpowiednich kontekstach. Na przykład deska znaleziona w Starej Rzece. Wszystkie prezentowane dzieła pod wspólnym hasłem 7 razy Toborowicz można oglądać do 29 sierpnia. Schodząc do tzw. czwartej sali, możemy podziwiać blask szkła i wystawę zaaranżowaną przez Marzenę Wilk. Moja praca ze szkłem zaczęła się od tego, że w Toruniu jest możliwość, jako w jednym z nielicznych miejsc, zarówno studiowania malarstwa oraz studiowania witrażu i szkła artystycznego. I to połączenie sprawiło, że zakochałam się w tym materiale, uczyłam się od mistrzów i dlatego właśnie moja cała praca twórcza oscyluje wokół tego tematu, aby w szkle pokazywać zarówno malarstwo, rzeźbę, instalacje, gdzieniegdzie grafikę i łączyć wszystkie możliwe dziedziny w jednym materiale. Marzena Wilk znana jest stałym bywalcą Ostrowieckiej Galerii, ponieważ jej praca
była zakwalifikowana do jednego z jesiennych salonów sztuki. Co prawda nie było mnie na samym wernisażu, ponieważ z Torunia do Ostrowca w czasie akademickim jest bardzo trudno mi wyjechać ze względu na moje obowiązki, ale oglądałam tą całą wystawę. Bardzo mnie cieszy, że mogłam brać udział w tak szerokim gronie i moja praca również mogła się tam znaleźć wśród innych osób. Jedna przestrzeń, dwie wystawy, 8 artystów. Takie zestawienie gwarantuje obcowanie ze sztuką i wiele różnorodnych wrażeń i emocji. Nam zależy na tym, aby obcowanie ze sztuką w Biurze Wystaw Artystycznych pobudzało wszystkie zmysły, żeby nasze otwarcia były też wyjątkowymi wydarzeniami, z których chcą korzystać nasi mieszkańcy, żeby chcieli odwiedzać naszą galerię, kontemplować sztukę, poznawać różne formy wypowiedzi i dobrze się bawić, spędzić zawsze dobry, przyjemny wieczór w Biurze Wystaw Artystycznych. Przypominamy, że w okresie wakacyjnym w Biurze Wystaw Artystycznych można również brać czynny udział w warsztatach i innych wydarzeniach w ramach akcji Artystyczne Lato.